Kochani, witam Was serdecznie. Przygotujemy dzisiaj szczególne danie. Szczególne dlatego, że ono jest owiane pewną tajemnicą. To znaczy nikt nie wie, skąd ten przepis się wziął. Podobno, nawet ja go sam wymyśliłem, ale to już jest tyle lat, że nawet nie pamiętam, jak to zrobiłem. Będzie to, uwaga, śledź w wodzie mineralnej. Tak, tak, śledź w wodzie mineralnej. Pyszne i proste danie. Zaraz go wspólnie przygotujemy. Ale żebym się za bardzo nie narobił, a poza tym gotowanie z rodziną podczas świąt to coś wspaniałego, zaproszę dwóch dzielnych, a właściwie dwie dzielne pomocnice, moje córki, Wiktorię i Karolinę. Chodźcie dziewczyny, zaraz się bierzecie do roboty, proszę jedna tu, druga trochę do przodu. Pierwsza rzecz to, jakie potrzebujemy składniki. Potrzebujemy tak, po pierwsze śledzie, my wykorzystamy śledzie a la Matias, o Matiasach zresztą za chwilę Wam opowiem. Dwie cebule, jedną czerwoną, jedną białą. Oczywiście wodę mineralną, jak najmocniej gazowaną. Możecie wybrać taką wodę, która ma napis mocny gaz. Wykorzystamy też olej rzepakowy oraz do dekoracji szczypiorek i dymkę. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od śledzi. Otwieramy śledzie. Dawaj, Wiktoria. Otwieraj śledzie. Bierz je na sitko. Tu jest sitko, zamieszanie będzie totalne. Łapiemy sitko i śledzie przerzucamy całe na sitko. Dobra. Sitko musi mieć jak najgrubsze oczka. I teraz płuczemy te śledzie zimną wodą. Płuczemy, płuczymy. Żeby zmyć z nich ten olej, w którym one były. Dobra. Trochę odsączamy. Walimy je na dechę. I teraz, Pani Wiktorio, kroimy je na kawałki takie mniej więcej, słuchajcie, po 2 cm. Dlaczego one nazywają się a la Matias? Oczywiście do tego przepisu możecie wykorzystać prawdziwe Matiasy. Natomiast, po pierwsze, to są śledzie drogie, trudno dostępne w Polsce, o tej porze roku właściwie mrożone, więc trochę nie ma sensu wydawać pieniędzy. A Matiasy, nie wiem czy wiecie, to jako ciekawostkę Wam opowiem, bo to są śledzie bardzo młode, które jeszcze ani nie były mamusią, ani tatusiem. Po drugie, to są śledzie, które mogą pojawiać tylko rybacy w Holandii i tylko 2 miesiące w roku, w maju i w czerwcu. A ostatnia rzecz, są w specjalny sposób sprawiane, ale w tym przepisie to tak naprawdę nie ma znaczenia. Dobra, śledzie mamy gotowe? Tak. Proszę bardzo, walimy je do michy. Wszystkie, wszystkie. I walisz wodą mineralną. Otwieraj. Mocno. O Jezu. Poszło. Dobra. I słuchajcie, zalewamy te śledzie tak, żeby były całe przykryte wodą. Śmiało, śmiało. Jedziemy, jedziemy. Aż się zrobi taka pianka. Dobra. Super. Teraz byłoby idealnie przykryć je folią aluminiową, gdyby ją tylko mieć. Dobra, święta to czas cudów, więc folia się pojawiła. Dobra, Karo, zawijaj. I chowamy nasze śledzie do lodówki. I teraz słuchajcie, mega, mega ważna rzecz. Te śledzie w lodówce muszą być minimum 10 godzin, a maksimum 12. Zostawiamy śledzie i bierzemy się za cebulę. Obie cebule w drobniutką kosteczkę. No, teraz będzie perfekcyjne krojenie cebuli, to też potrwa 10 do 12 godzin, ale dobra, poczekamy. Dobra, wychodzą jakieś rąbiki i inne. Dobra, trochę czerwonej. Dobra, Wiktoria, dawaj sitko, podaj siostrze. Przerzucajcie cebulę na sito. Dobra, cebulę nad zlew. I uwaga, słuchajcie, parzymy cebulę wrzątkiem. Robimy to dlatego, że te śledzie będą mega, mega delikatne i chodzi o to, żeby cebula była też delikatna. Śmiało, śmiało, jedziemy. Ale możecie oczywiście zrobić to, jak chcecie, z cebulą niesparzoną. Dobra, i zalewamy teraz szybko, płuczemy w zimnej wodzie. Mocno, mocno płuczemy. Oho. Dobra, i teraz trzeba by przełożyć to do miseczki. Możesz wyjąć ten szczypiorek. Przekładamy do miseczki.
zakrywamy folią, którą już mamy. Oho, która się właśnie skończyła. Zakrywamy folią i wkładamy do lodówki. Dobra. Słuchajcie, teraz mamy 10 do 12 godzin, żeby pośpiewać kolędy, żeby pogotować bigos, żeby pójść na spacer, żeby ulepić bałwana albo napić się kompotu. Wracamy za 10 godzin. Na razie. Nasze 10 godzin minęło, nawet chyba 12. Wyciągamy śledzie i cebulę. Proszę bardzo. Podaj Karolince. Najpierw śledzie. Bierzemy te śledzie i teraz przelewamy je, odsadzamy na znowu naszym grubym sitku. Śmiało, śmiało. Dawaj, całe. Dobra. One teraz muszą troszeczkę nam obcieknąć. I teraz przekładamy śledzie do naszego naczynia. Naczynie, słuchajcie, weźcie sobie jakieś takie troszkę wyższe, no bo będziemy to zaraz zalewać olejem. Dobra, układamy śledzie równiutko. Jedną warstwą w miarę możliwości, czy dwoma. Dobra, i posypujemy naszą cebulą. Śmiało tą cebulą, dużo cebuli, to wszyscy lubią. Dobra, ładną warstwę robimy, super. Ok, bierzemy nasz olej rzepakowy z pierwszego otłoczenia i polewamy nasze danie tak, żeby nasz olej przykrył nasze śledzie z cebulą. Powolutku, żeby to się nam wszystko nie porozwalało. Śmiało, 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 śmiało. No, o, dobra, no to teraz dziękujemy. Dobra, słuchajcie, teraz już prawie kończymy. Bierzemy szczypiorek, pokażę wam pewną kiwkę na szczypiorek, żeby go szybko pokroić. Bierzemy szczypioreczek nasz, równiutko. I słuchajcie, bierzemy nożyczki. I sobie tymi nożyczkami malutkie kawałki szczypiorku wrzucamy do naszych śledzi. Dobra, dla dekoracji możemy jeszcze dodać trochę na przykład dymki, żeby coś z tych śledzi nam wyłaziło. No, ja wcale nie żartuję, ale nasze śledzie właściwie są gotowe i to gotowe do jedzenia. Zaraz jeszcze je położymy na jakiejś ładnej desce, dołożymy chlebek, dołożymy masełko i je będziemy mogli za chwilę spróbować. Słuchajcie, super, że mogliśmy się z wami podzielić naszym rodzinnym przepisem. No a na koniec życzymy wam smacznego oraz oczywiście wesołych świąt! Wszystkiego dobrego! Trzymajcie się!